Wszystko, wiedzą, i mi się już tu nic nie opłaci. Pani już jest pani feministką? Czy nie? Pewnie, że jest. Jak można nie być feministką? Bo ja też jestem, bo można być feministą. Można być feministą, ale nie wiem, jak można nie być. Myśli pani, że coś da to, że pani tak... Co to da, co to da? Nic to nie da, nic to nie da. Jak to się mówi to słowo? Tak, z Polska jest tak ciemna. Do swoich programów, Polska do swojego tak gościni, miasta, profesora. Czy zawsze się mówi, że to jest ta kropla, to jest ta kropla, która ma drążyć skałę? Ja to robię jako rodzaj happeningu, bo ja wiem, że to jest niegramatyczne, że ludzie to wyśmiewają, ale to jest tak, rodzaj kropli, która drąży skałę, bo te żeńskie końcówki, ja to robię dlatego, że to podkreśla podmiotowość kobiet. A sfera symboliczna. Ludzie mówią, że to jest nieważne. Kiedyś mi się zdarzyło rozmawiać z pewnym profesorem, który mi powiedział, że końcówki są nieważne. Ja mówię, panie profesorze, to skoro są nieważne, to ja od dziś będę mówić do pana w formie żeńskiej. Czy pan profesor zrobiła to? Czy pan profesor poszłaby tam? Jak się pan czuje, kiedy mówię do pana jak do kobiety? A mówię, pani sono fatalnie. Ja mówię, wiecie pan, a nie przyszło panu do głowy, że może tak się czują kobiety? Dlaczego pan mówi do mnie jako do faceta? Ja nie jestem redaktorem, jestem redaktorką. Ja, kobieta nie jest ministrem, jest ministrą. No, kwestia słów, pewnie, że niektóre słowa brzmią śmiesznie. Niektórzy, standardowe pytanie kołtunów. No to jak pani napowie na kominiarza kominiarka? Może kominiarka, kierowczyni, kierownica zamiast kierowca, ale... I marynarka. Ci ludzie nie rozumieją, albo udają, że nie rozumieją, że konkretne słowa nie są wspólne. To okej, to wymyślmy słowo, które brzmi lepiej. Ja wiem, może on sobie sami jakoś wymyśli w toku, nie wiem. No ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale najgorsza ta moherowość, ta ciemnota. Podmiotowość, taką samą jak mężczyźni. I tak jak większość mężczyzn by się źle... Ale mówią tak, mówią tak, mówią. Jeden na drugiego tak mówi. Jak się mówi w formie męskiej. I sprawa symboliczna jest bardzo ważna. Bardzo ważna, naprawdę. Język to jest taka pierwsza sfera, gdzie się zaznacza podmiotowość. Poza tym u nas to jest jakieś wielkie zdziwienie. Na przykład Czesi. No. Żeńskie końcówki w Czesi. Ale o czym tak to... No to przez PO, to ja nie wiem, ile to mówię, pani profesor, bo ja kiedyś robiłam wykład, że ona sobie nie życzy, ale też to szanuję, jeżeli ktoś sobie bardzo nie życzy, to mówię pani profesor, ale ona uświadomiła, że już Zajana Kochanowskiego była bardzo piękna żeńska końcówka gościa. Ale to gościa, ale on taki jest. Jest takie piękne staropolskie słowo gościa, albo jest taka piękna łacińska forma profesoresta. Niech pani nie mówi profesora, bo pani kaleczy. Proszę mówić profesoresta. Ja tego nie sprawdzałam, ale no tak czy owak, wie pan, to tak jak z małżeństwem. Kobieta mówi o żeństwie, no nie mówi, ale przestań spokojnie. Oni robią ferment, oni robią ferment, są sterowani. No i to jest tak samo. To nie jest tylko zwykły ferment, by dwojkowi głowarki sada da trzada, bo to jest szatan ma swój cel, ponieważ Bóg ma swój cel do prowadzenia do raju, które to szatan robi wszystko, żeby odwrócić. I on rzeczy robi odwrotne. I on chce, żeby jak na patelni było pokazane, czym jest ta cała moherowość, czym oni są, żeby potem doszło do takiej sytuacji, żeby religię usunąć. Dlaczego? Muszą mieć argumenty. Religia jest opium. Że to już dawno się ciągnie to. Jeszcze parę dowodów. Sypiacz. Mam opiekę. Jak mam opiekę, to jeszcze parę dowodów potrzeba tylko. Jako, że religia jest opium. To się ciągnie. No i teraz tak będzie. Religia będzie dalej wyprawiać. Właśnie tak wygląda. To będzie też tak wyglądać. Jak internet będzie. Nie, właśnie dobrze. Arabowie, nawet Angela Merkel nie była świadoma tego, co to znaczy, że ci Arabowie. Ona otworzyła puszkę Pandory, tylko pytanie życia. Ale ona nie zrobiła tego świadomie. Ale to zrobił niczym.
na Pandorę. Co? Jak mówię, dlaczego tylko Europa ma się domykać z tym problemem? Dlaczego tylko Brazylia nie można na cały świat? Ona na własne oczy puścimy, łazi taka jedna, no nie wiem, czy czerka, czy jakaś woda, nie wiem, czy jakaś wódka wodowa. Dobra, a to znacie? Przychodzi facet do salonu, nie? Wybiera auto, wybiera dom, kupuje i wyjeżdża. O, i co? I po jakimś czasie wraca? Mąż ma obowiązek ją przytrzymywać. Radio Konczyta. Dobra. Z UPC. Teraz wszystkie najlepsze kanały sportowe. Możesz nagrywać aż 4 mecze jednocześnie. Tak, krowa jest płodna. Na przykład Polski, bo to jest taki artykuł. Ja czekam na przykład Polski, jak już przechodzę na Islam. No więc to dziewczyny po studiach i tak dalej. Jedna z nich tam przyjęła takie imię Sana, czyli Jasna. Wyszła za mąż za prawnika w tym... W Egipcie, no bo na części Egiptu, Tunezja. Dlaczego? Przeboże? No nie chce się tym dotykać ze światem, chce mieć problemów, no to spokojnie dają się do mnie dzieci. No i ta taka opieka socjal tam jest na jakimś poziomie, a tu... A poza tym, słuchaj, jak te nasze klasy, a tu tylko wyje. I kaszel. Słuchaj, to one, słuchaj, szukają kandydata na jelenia w internecie. Ona podaje, że tamtego Leila się nazywa, czy jakaś są kluby arabskie. No, gdzie słuchaj, Arab przychodzi, tam mówi do niej po polsku, czy pan dziecko, no bo po arabsku odpowiada. Czyli zarzuca robaka przynętę, więc on zachwycony, czego nie ma lepszego kandydata z Arabem. No więc doprowadzi na śmierci jak Buchara. No ponieważ spełnia wszystkie standardy, bo ona przeszła na Islam. Więc się zachowuje tak, jak oczekuje się zachowanie od kobiety. W związku z tym jedzie do rodziców. No, wiadomo, że wybiera sobie się z wyższej klasy, no bo wiecie, ktoś nie będzie zabierać, no to po prostu nie. Bo najpierw w internecie się nas pojawia. Na charakter, czy utrzyma, no nie musi. Aha, nie musi się cwańczyć mądrzejsze. A to, że wiesz, kiepsko się przekonam, to jest tylko pożyw. No i wiesz, życiowi arabowie, no z reguły też po studiach jakiś tam wzięć lekarz, czy ktoś. No, no ale dzieci rodzi i ona już nie sklada, czy nic nie mówi. Ona ma zapewniony dych do końca życia. Nie musi się nic martwić. No, dlatego, że sobie wybrała taki system i jej to odpowiada. I tym jest dobrze, natomiast jest bardzo źle tym, którzy nie wiedzą, co jest grane. Na przykład parę lat temu był w Syrii. No jak? Inny system teściowa tego, co tu robisz. Tak jak to działa. Niezwykła chwila dla mojej bratanicy, moich wnuczek. Moment, kiedy po raz pierwszy w Polsce zostaje nazwany imieniem mojego świętej pamięci brata. Prezes Kaczyński dziękował w imieniu swojego brata, ale także w imieniu wszystkich polskich patriotów. A prezydent Andrzej Duda podkreśla z kolei, że terminal LNG w Świnoujściu wpisuje się w europejski system dostaw gazu. Mam nadzieję, że będzie umożliwiał także alternatywną dostawę gazu dla Ukrainy, która dziś jest w ogromnie trudnej sytuacji i która w tym zakresie także potrzebuje wsparcia i o swoją suwerenność walczy.
Suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne było dzisiaj w Świnoujściu odmieniane przez wszystkie przypadki. Rozpoczęła się deportacja rosyjskich kibiców zatrzymanych po brutalnych starciach z Anglikami w poprzedni weekend, jak informuje agencja AFP. Kilka policyjnych furgonetek zabrało ich z aresztu w Marsylii i odjechało w stronę Nicei, skąd mają odlecieć do Moskwy. W grupie 20 deportowanych osób jest szef Wszechrosyjskiego Związku Kibiców Aleksander Szprygin. We wtorek niedaleko Kan francuskie służby zatrzymały autokar, w którym na mecz do Lille jechało ponad 40 rosyjskich kibiców. Trzech z nich rozpoznano na podstawie nagrań wideo jako uczestniczących w polowaniu anglików po meczu reprezentacji tych krajów w Marsylii. Skazano ich na 12, 18 i 24 miesiące więzienia bez zawieszenia. Prokuratura jest przekonana, że wśród 20 deportowanych osób są również uczestnicy burt w Starym Porcie w Marsylii, ale analiza ponad 200 godzin nagrań wideo nie pozwoliła ich zidentyfikować. Nie stanęli więc przed sądem i decyzją władz zostali wydaleni z Francji. A teraz zaglądamy do Laboru, czyli bazy treningowej biało-czerwonych na Euro. Regeneracja i aktywny wypoczynek, między innymi na rowerach. Tak wygląda dzisiejszy dzień naszej kadry. Po dwóch kolejkach grupy C biało-czerwoni mają na koncie 4 punkty. We wtorek czeka ich spotkanie z Ukrainą w Marsylii. Aby pewnie awansować do 1/8 finału, Polska musi wygrać lub zremisować z Ukrainą. Dlatego podczas gdy piłkarze rozpoczynają, odpoczywają, sztab pracuje nad taktyką na wtorkowy mecz. A nasi wtorkowi rywale w minerowych nastrojach trenują przed swoim ostatnim meczem na Euro. Po przegranej z Irlandią Północną jako pierwsi odpadli z mistrzostw. Pierwszy trening po tym, gdy jasne stało się, że dla ukraińskich piłkarzy impreza już się skończyła, nie cieszył się specjalnym zainteresowaniem ani mediów, ani kibiców. Pojawiło się zaledwie kilku dziennikarzy i kilku najwierniejszych fanów. 180 motocyklistów wyruszyło dziś rano z Krakowa na trasę rajdu pielgrzymki do Watykanu. Do papieża Franciszka zawiozą i skończyło się nie zachowywać na poziomie. Przypomnieć, że w Polsce rozpoczynają się światowe dni młodzieży. Do Watykanu pielgrzymki dotrą w środę 22 czerwca. Wtedy na placu Świętego Piotra ma się odbyć audiencja z Franciszkiem. Dla papieża motocykliści wiozą biały kask z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, białą motocyklową kurtkę i krzyż wykonany z części motocyklowych, łańcucha, kół zębatych i stawy. Niebo coraz mocniej się chmurzysty. Chmur na północy i zachodzie popada deszcz, lokalnie możliwe burze, a na termometrach od 20 stopni w Trójmieście przez 23 w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Białymstoku, 24 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, do 25 w Lublinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. To na pokaz to się ksiądz modli, na pokaz to się lud modli. Jeśli chodzi o ten pokaz. Co będzie mógł to zrobić? Żeby takie dziady się z dzieckiem dobrze mają, wychowali je przez rok, przez dwa, czy samodzielnie gadać, a on ci seksualnie... Rozpoczynamy na razie jeszcze. A to jest pomierane, nie chcę zejść. Ja tutaj nie wiem, czy to jest dzisiaj. Bo tam nie tak długo. Dzień nie ma już wyjęcia. Zatem ja mam zabić raz. Jest to człowiek. Proszę mnie, taki znakowiczny. Dzień dobry. Ale też dodajmy od razu, że jest pan wstępny. Ale jak ja mam...
jest również autorką oni mam coś takiego w sobie, że niby wiesz, nie zmienią się, ale aż tam wewnętrznie się robię. Czy to jest lekko i tutaj chciałem chorę ukryć, bo chciałem się powiedzieć, żeby to było bardziej takie właśnie ludzkie. Kto wie, ten wie. Każdy, kto pana zna, domyśla się, kim jest Olgierz Policz. No i te inspiracje, bo to właśnie one przykuły uwagę moich dzieci. Zaraz będziemy opowiadać o treści. To są niezwykle barwne ilustracje, dokładnie prezentujące zwierzęta odkrywane. Znaczy to rzeczywistość była taka, że pracowni chora malowała, ale w ogóle to nie było żadnego pomysłu, że to miała ilustrację do książki, tylko na samym końcu, ponieważ była to książka o zwierzętach, a chora dokładnie malowała te same zwierzęta. Znaczy był nawet pomysł, żeby te zwierzęta, które ja opisuję, dać się to pomysłu, ale pan sobie skoro chora maluje, więc dokładnie maluje nasze koty i alpaki, które mamy ostatnio. To wykorzystałem to w książce i wydaje mi się, że no, skoro dzieciom się podobały, to świetnie. Warstwa jakiejś fabularnej realizatorskiej. Ta książka jest właściwie opowieścią o specyfice relacji między człowiekiem a zwierzęciem, między zwierzętami też. Ale oczywiście jest tam kilka znacznie głębszych warstw. Właściwie zwierzę tutaj bardzo często pojawia się, jeśli chce tak się stanie na relacji, jako nauczyciel mindfulness. Nauczyciel? No do tych najniższych nie może, albo do najwyższych. My mieszkamy na roztoczu, w takim samotnym miejscu i posłuchaj, w tej zimie właściwie tylko ze zwierzętami tej zimy spędzimy. Jak człowiek tak blisko ze zwierzętami zaczyna się przyglądać, bo oni teraz będą w Warszawie tam obierają i że taka teralinka zbierają. Nie, 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 Piesek odzyskany z miejscowości Jasne, znakomity, pokierszowany, przywiązany do słupa. Zajęły się nim banka, nasza przyjaciółka i nam go przywiozła. Książki to jest Iwonka, jest osobą naprawdę właśnie z wojny wsi partyzanckiej na Roztoczu, która się pochyla dosłownie nad każdym stworzeniem. Teraz w truskawkach, Iwonka po prostu poszła i złapała mu szkielkę i odpowiadała to łóżko, więc ona jest prawdziwą, powiedziałbym, osobą, nie nazwę jej buddystą, bo ona sama siebie po prostu, tam są tacy ludzie na Roztoczu. Chcę jeszcze porozmawiać, ale chciałabym zatrzymać się przy zwierzętach, bo wyobrażam sobie, że po tą książkę, o której już wiemy, że opisuje pana relacje, pana najbliższych relacji ze zwierzętami, niekoniecznie są dla ludzie, którzy w ogóle z zwierzętami nie mieli do czynienia, tak to nasza rozmowa jest doskonałą okazją, żeby do tego zachęcić, ale żeby w ogóle opowiedzieć się o tym, jak relacja człowiek-zwierzę, zwierzę-człowiek może wyglądać. Jest bardzo wiele osób dorosłych, które wychowały się bez zwierząt.
w miastach, bez psa, bez kota, ludzi, którzy nagadają na własnej skórze tego, czym może być ta wieś. Tam piszą, że człowiek pochodzi, że zwierzę to pochodzi. Można oczywiście się zastanawiać, czy to nie jest pewnego rodzaju personifikacją nasze wyobrażenie o zwierzęciu, ale zostawiając takie wyobrażenie, zastanawiać się nad samą istotą i specyfiką tej relacji. Ja mam oczywiście od osób, bądź też tym się czynić do odwrotu. Mamy dosyć ciężki okres, żona jest po bardzo ciężkiej chorobie. Gdyby te zwierzęta, to mogłoby się naprawdę się skończyć, ale jak ona wie, że ona musi nakarmić zwierzęta, na stałe czwarte piątej, karmi jak paki. Tak, to ma być ten element terapeutyczny i szczególnie dla chory, tak? Ale ona lubi, czasami się dostaje, no karmi alpaki, karmi koty, psy. Wie, że ona jest potrzebna najbardziej tym zwierzętom, bo ja sobie dam radę, prawda? Więc to jest taka motywacja do życia. No i one dają ogromną radość, bo po prostu szczęście czasami. Ale oni w tych szeregach katolików mają pedofilii. To pytanie, albo to ja znam, to może ja zniszczę, bo ja to tylko chętnie od czasu, ale to mi odmyśliwa, bo ja zrobię. Się uśmiecha, no to nie było się wiarą. Ja sobie nie wyobrażam na przykład, żeby brał jak ja z tymi zwierzętami jest jeszcze je karmię i jest to cudownie. No nie można sobie wyobrazić większej przyjemności. Może być zawiszy, prawda? Ale ja tak to czuję. Jeden z wywiadów powiedział pan wręcz, że psy są bardziej szczęśliwe niż ludzie. I książce to i rusz wraca pan do tego wątku, właśnie pokazując, że psy potrafią być takimi przewodnikami w rozkoszowaniu się chwilą. Tak, bo to jest czysta szczęście, czysta miłość, a teraz ta Frida, która jest wdzięczna za to, że mi uratowali życie. Jest jeszcze Mila, która ma bardzo skomplikowany charakter, bo była Wyszliśmy już z tej ery dopuszczenie zwierzęcia w zwierzęciu. Tak, dokładnie tak jest. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tej antropologizacji zwierząt i w mojej książce o tym mówię, jak gdyby mam dystans do tego i to też z tego nabijam. Ja bym to określił sobie trochę w związku animizmowi, prawda? Jak my przebywamy na roztoczu w tej cudownej krainie, właśnie jesteśmy sami, ta rzeczywistość, cywilizacja, ona ostatnio nie bezpośrednio, bezczelnie nie wali nas w tym sumie informacji, to ja czuję coś takiego, że odczuwa się nie tylko zwierzęta, ale nawet pejzaż, drzewa, wody, rzeki jako żyjące istoty. No, kiedyś przecież w męstwie to wszystko były żywe istoty, do których się miało szacunek. Jak myśliwy zabijał, nawet Indianie, prawda, zabijał zwierzę, to przepraszał, dziękował, składał ofiarę. Jak w Tybecie górę na przykład niwelowano, to przepraszano tę górę, dawano górze prezentację.
prezenty, do ten stosunek taki, że nie mieszczono tej przyrody, bo nie wiem, czy to nic porozumienia, że to jest jednak, to są wszystko żywe stworzenia, żywe istoty. Drzewa, kwiaty, to jest piękno, to jest żywe, żeby nie antropologizować zwierząt, tylko analizować, widać, czy to są żywe istoty, które mają, które nie wiem, czy mają duszę, czy nie mają duszę, to są spekulacje teologiczne, chociaż w mojej drugiej książce, jeżeli powstanie, to takie proces, troszeczkę będzie więcej filozofii, bo to, że mówi się, że zwierzęta nie mają duszy, to jest straszne i przez to się przeznacza, że nie idą do raju, to przez to można je właśnie potraktować jako przedmiot. I też kiedy Tomasz Kuchn zajmował, taką filozofię uprawiał. Chcę powiedzieć, że zwierzęta też potrafią być wobec siebie okrutne. I to też nam pokazuje, żeśmy hola hola, trochę żeśmy się zagalopowali w tym, że je traktujemy jak ludzi. Jedno zwierzę zagryzie drugie, to w mojej książce jest opisane. To jednak są to zwierzęta. Trzeba zwierzę oglądać takimi, jak one są. Nie przeżywają tą czułostkowością, prawda? Tylko no, zwierzę to jest jednak zwierzę. Trzeba je kochać jako zwierzę, a nie jako zwierzę przerodzone na człowieka. O. Naszym gościem dzisiaj jest pan Anna Żelińska. Zapraszamy Państwa na skrót informacji Radio Tok FM, a zaraz po nich wracamy do rozmowy. Reklama. Na rowerach policja przejeżdża, momentalnie zauważą i za nieobyczajność. Czy za dupego i panienka też. Stali z nim chyba z godzinę i jemu na pewno nie było przyjemnie, ale to było takie zamieszanie, bo to i wóz policyjny, bo to i straż i to. Co on tu w krzakach robi, pod co tutaj każdy wyjdzie na siusiu. Jeżeli nie kupę, no to... A pod każdym krzakiem każdy coś tam się stoi i gwałci, bo tam akurat jest takie miejsce, co każdy tam sobie coś robi. No i po prostu to oni tego nie widzieli, a może ta Polska powinna być bardziej tolerancyjna, Warszawa, żeby przestała żebrać, bo oni biegają, nie mogą ustać neutralnie, tylko biegają żebrać, żeby im dali, żeby tu na tacę to już wiesz, zamknięte kręgi, bo to wszystko zabiera, a im wszystkim prostym zewsząd nędza. A tak to oni mają różne inne opcje, na język, na rączkę, na pazurek. Oni są z pewnym kształceni, przecież studia teologiczne trwają 6 lat. Przecież to i filozofia, i wszystko, i psychologia. Przecież to są bardzo sprawni manipulatorzy, nie oszukujmy się. Ci księża katolicy. Oczywiście. A nie wiem, czy wiesz, że świadkowie Jehowy, którzy wierzą w swoje posłannictwo, muszą przekonać do swoich racji. Nie za wszelką cenę. To szanuję. Natomiast oni stworzyli tak dobry tą książkę, która w jaki sposób negocjować, przekonywać, że na tym się Harvard. Zapewniam cię, że oni tak, tak, tak. Bo nawet nie wiem, czy ty wiesz, że tata jechał do Szwajcarii w Austrii, to takie świadectwo jakby moralności, czy coś, bo ta ambasada żądała jakiegoś poleczenia, że ktoś nie jest komunistą. Mam nożą pod nosem, nie śpiewają naszych bardzo pięknego. I teraz proszę ciebie, bo jesteśmy w tej żebraczynicy wielkiej, na Mazowszu-Nowiszowa, ruchliwej żebraczynicy, to jak im mrowisko dasz, to jeszcze gorzej. I teraz tak. Jedni drugich ścigają, ta kultura we Wrocławia pojechała, to teraz już nie wiadomo, czy nieważne, czy to komunistą, czy charabcą nie był. Agnieszka Lipińska. Ulicami Warszawy idzie Marsz Godności. Manifestację poprzedziła minuta ciszy dla zamordowanej w czwartek brytyjskiej parlamentarzystki Jo Cox. Francja rozpoczęła deportację rosyjskich kibiców zatrzymanych po zeszłotygodniowych brutalnych starciach w Marsylii z angielskimi kibicami. Belgijska policja zatrzymała 12 podejrzanych o planowanie ataków terrorystycznych. Więcej informacji o 14. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Zaczęli, że widzisz, to teraz dopiero się zaczyna.
Sztuka życia. Gdzie ona będzie oraz żyły. Druga odsłona magazynu Sztuka Życia przy mikrofonie Hanna Zielińska. Dzisiaj naszym gościem jest Kamil Sowicz, filozof, dziennikarz, poeta, rockman, biznesman, artysta, autor książki, współautor. Razem z Korą Ramona Mila Bobo i 56 innych zwierząt. Scenografią do tej książki jest Roztoczek, który pięknie pan opowiedział przed informacjami. Roztoczek, który wydaje się być dla pana takim zaciszem Polski. I z jednej strony celebruje pan to, że to nie są Mazury, czy Góry, czy okolice Bałtyku skolonizowane przez wielkomiejską turystykę, a z drugiej strony zaprasza pan wszystkich do tego Roztocza, bo ma pan takie poczucie, że to jest nieodkryta kraina. Absolutnie jest to nieodkryta kraina. Moja żona to nazywa polską Prowansją. Zapraszamy bez przesady. To tak szybko nie idzie, nie będzie najazdu. Nie zrobimy z Roztocza raptem Kazimierza Dolnego. Chociaż niedaleko to już jest. Niedaleko przybliża się, już jest część autostrady zrobiona. Ze Śląska też jest coraz bliżej, ludzie przyjeżdżają, ale nadal jest to kraina, której na przykład bardzo wielu warszawiaków nie wie, że istnieje. To jest pocieszające. Jest to piękna kraina rozcinająca się od Piast aż do Lwowa, bo Lwów jest na Roztoczu, a my mówimy o polskim Roztoczu. Zamojszczyzna, Lubelszczyzna. To jest rejon mało zagęszczony, mało jest tam bardzo przemysłu, jest tam cudowne powietrze, są bardzo niskie góry, to jest świetne dla rowerzystów, przynajmniej początkujących. Bardzo serdeczni, prości ludzie, cudowne rzeki, cudowna przyroda, największe nasłonecznienie w Polsce, bardzo dobre promieniowanie, tam się czuje dobre promieniowanie od minerałów, od skał. Rozmawiałem tu z specjalistami, tam są naprawdę dobre takie właściwości uzdrawiające. Dla mnie Roztocze jest uzdrawiające. Moja żona się sanatorium pod chmurką. Moja żona się tam bardzo dobrze czuje. Wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, się natychmiast dobrze czują. Człowiek się tam relaksuje. Ci, którzy przyjeżdżają, to śpią bez przerwy, bo tam jest dużo tlenu. Zatrucie tlenowe. Cudowne, mało znana część Polski. Polska jest wspaniała, Polska jest piękna. Ma wiele cudownych zakątków jeszcze nie odkrytych. Ciekawa jestem, czy wyobraża pan sobie siebie sprzed 30 lat, który z taką estymą opowiada o krainie, w której są piękne rzeki, przyroda, powietrze, roślinność, bardzo mało ludzi. Czy to jest faktycznie pewien etap życia, który przychodzi każdemu? W pewnym momencie przychodzi taki moment, że chce być bliżej przyrody i mieć święty spokój, a tych ludzi, co miał poznać, to już poznał. Czy to jest tak, że gdyby nie poznał pan Roztocza, to jednak wielu by tam wielkomiejskie życie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście to się łączy też z wiekiem. No już swoje przeżyliśmy, szczególnie Kora i ja. Byliśmy bardzo burzliwe, że życie od swojego dzieciństwa. I trochę chcemy spokoju, ale są też ludzie młodsi od nas, którzy mieszkają na Roztoczu, którzy czyli Warszawę z Wielkiego Miasta. Patrzcie, podają konie. Nawet się zaprzyjaźniliśmy z panem Adamem Zamojskim, takim historykiem, który też się na Roztoczu mieszka. Jego żona cudowna, Emmy Sergeant, Brytyjka, arystokratka, też kocha Roztocze i ona wybrała to Roztocze, żeby tam mieszkać, więc to i wie, ale też w naszym rozwoju duchowym jako w cudzysłowie hipisów, no zawsze przyroda, natura były bardzo ważne, prawda, ekologia. No i jakoś tak się zdarzyło, że udało nam się to zrealizować i tam jesteśmy. Rozwój duchowy to jest kolejny ciekawy temat, którego pan nie unika w swoich wypowiedziach. Jako filozof, ale też po prostu jako człowiek, który przemyślał, widział wiele. Powiedział pan w jednym z wywiadów, nie ma reinkarnacji, nie ma piekła, nie ma nieba. Czy to jest trudne, kiedy właśnie osiąga się już pewną dojrzałość, a w szczególności, kiedy najbliższa osoba staje na granicy życia, bo to dane było panu przeżyć całkiem niedawno, nadal trwać w takiej postawie? Nic nie ma dalej. Nie. To szczerze chyba zostałem źle zrozumiany. Ja mam taką dosyć oryginalną koncepcję
która łączy chrystian metafizyczny chronosa i ona nie jest wcale taka pesymistyczna, to nie jest ateizm, broń Boże. No, ja nie chciałbym tutaj zanudzać. Ateizm, broń Boże. Nie, nie, ateizm, broń Boże. W skrócie powiem, że wydaje mi się, że my nigdy nie umieramy, w tym sensie, że to jak żyjemy, to będzie powracać w nieskończoność. To jest taki trochę niczeanizm, koncepcja wiecznego powrotu, która była w Iranie, u tych naszych przodków Ariów, prawda? Czy to nieco znosi przerażenia? To jest też przerażające, ale to też jest bardzo ważne, bo jeżeli my będziemy postępować w życiu i zdamy sobie sprawę, że to, co robimy, będzie powracać w nieskończoność, że będziemy źle postępować, krzywdzić innych i nas będą krzywdzić, będziemy sobie zdawać sprawę, że to będzie trwało nieskończone, będzie ten wieczny powrót nadchodził. Więc to też jest taka bardzo, powiedziałbym, no, teoria, która powinna nas skłaniać do tego, żeby być lepszymi. Przede wszystkim, żeby być lepszymi wobec zwierząt, bo krzywdzenie zwierząt, moim zdaniem, to może być szokujące, jest czymś bardziej okropnym niż krzywdzenie ludzi, bo ludzie czasami się krzywdzą zupełnie bez sensu, prawda? A zwierzęta są niewinne, one bezbronne i one są takie ufne, są takie kochane, jak ja sobie wyobrażam, że ktoś kopie Mile, czy kopie Fridę, dla mnie to jest bardziej wstrząsające niż jak się ludzie mordują, bo ludzie się mordują z powodu jakichś symboli, jakichś flagi, jakiegoś języka, tej głupie powody, a to się zadaje po prostu czyste cierpienie, czysty ból cudownemu stworzeniu Bożemu. Moja babcia miała, że człowieka można poznać po jego stosunku do zwierząt. Pan też teraz tak to widzi? Absolutnie tak uważam, tak. Ja obserwuję właśnie na Rozkoczu, jak ludzie tam bardzo pięknie mają stosunek do zwierząt. Nawet takich tych kondelków. No zdarzają się oczywiście degeneracje, ale na ogół tam jest... Ci prości ludzie tam kochają te swoje zwierzęta i tacy są wobec nich bardzo troskliwi, powiedziałbym. Gdybyśmy dowiedzieli z innych przekazów medialnych, na jakim etapie pan i pana żona życia, myślenia o zdrowiu, o życiu i śmierci są teraz, to właściwie z tej naszej rozmowy wynikałby absolutny obraz sielanki. Wydaje się pan być człowiekiem niezwykle pogodzonym ze wszystkimi wiadomościami, z tym, co los niesie i starającym się jedynie czerpać z tego, co dobre, radosne, czyste, świeże. I tak i nie, no... Choroba cały czas istnieje, jak wiemy, jest to bomba tykająca. Nie, mam nadzieję, że nie będzie samo zapłonu, więc ta sielanka już jest tym zaburzona. Oprócz tego no, zwierzęta mają swoje prawa i żyją według po zwierzęcemu. Niedawno mieliśmy historię, że jedna z alpak urodziła malutkie potajemnie. Potajemnie w ogóle nie wiedzieliśmy, że jest w ciąży. Bambi, no nieszczęśliwie dałem mu na imię Bambi, bo to zwierzątko nie dożyło miesiąca i zagryzły je psy, więc okoliczne i to małe te łapserdaki kochane, więc jednak ta zwierzę coś doszła, no moja żona dostała szoku oczywiście, no who kills Bambi, było śledztwo, na początku były posądzone o to wilki. Konsultowałem się z Adamem Bajerakiem, on powiedział, że to jest niemożliwe i miał rację, to jest niemożliwe. Później były posądzone lisy, to też jest niemożliwe. Na końcu okazało się, że to jednak te wiejskie psy łapserdaki, jak one ich się wiele zbierze, one tracą wtedy indywidualność, którą posiadają. Na zasadzie watasy działają. Watacha, agresja i to biedne bambiątko. Na oczach mamy i cioci zostało zagryzione. No, musiałem je, żona dostała szoku. Nie wzywałem pogotowia, no śmieję się w tej chwili. No ale i to właśnie mówi, że zwierzęta to są jednak zwierzęta. Bez przesadnej właśnie uczłowieczania ich na siłę. Więc no, żyjemy sobie w tej przyrodzie, która jest taka i taka. I raz jest słońce, raz jest burza i drzewo może też zabić, prawda, złamane przez pionę. Czy pionę może zabić, więc dzisiaj całkiem sporo drzew padło na ulicę Warszawy. To pan widział. A czy można pana zdaniem poprzez doświadczenia życiowe albo zupełnie świadome praktyki przygotować się na najczarniejsze wieści, albo na takie największe ryzyko, albo na wizję największej utraty w swoim życiu?
o tym można gadać, popisywać się, a jak przyjdzie ten moment najważniejszy, to będzie ciężko. No ja muszę przyznać, że w ciągu 3 lat no, moja żona przeszła po prostu piekło i gdybym ja bym na jej miejscu... Szczęśliwie dosyć otwarcie o tym opowiadał, tak. To bardzo pomaga wielu osobom... Znaczy ja jako mężczyzna bym tego nie przeszedł, muszę powiedzieć, że ja bym tego... Ona ma... A cóż tu ma wspólnego płeć? No kobiety są o wiele mocniejsze, naprawdę, psychicznie, fizycznie, są mocniejsze. No. Czy ja byłem przy tym wszystkim, pomagałem, no kilka razy chyba uratowałem mojej żonie życie, bo ona jest ostatnią osobą, która zezwoli na to, żeby przyjechała karetka pogotowia. Powiedział, że się ze mną rozwiedzie, jak ja wezmę karetkę, ale gdyby nie wezwał, to źle by się skończyło, więc no, te przeżycia graniczne mieliśmy. Jeszcze mieszkamy na Roztoczu, karetka pobłądziła po tych lasach, więc wszystko razem, no, hardcore przeżyliśmy, no ale odpukać. Ja cały czas wierzyłem, że się to dobrze skończy, więc... No człowiek, każdy człowiek musi być gotowy na to, że ono będzie, że inni odejdą. I jak człowiek się z tego zda sprawę, to naprawdę zaczyna doceniać i te 5 minut z tym zwierzęciem, bo właśnie gdzie kota czy psa i jak, że wstaje, że drzewa kwitnie, że kwitnie jaśmin, że kwitną róże, że można truskawki zasadzić i wieczorem obejrzeć telewizję na wściekliwa. To wszystko nabiera walorów i człowiek po takich przeżyciach nie może być nihilistą. Po prostu... żyje w pełni życia. Każda sekunda jest po prostu... Każda sekunda życia jest bardzo wartościowa i to, że żyjemy, że istniejemy, to jest wielki cud. Naszym gościem dzisiaj jest Kamil Sipowicz, jak Państwo słyszą, filozof, ale też dziennikarz, poeta, rockman, biznesmen, artysta. Zapraszamy Państwa na skrót informacji Radio Tok FM, a zaraz po nich wracamy do rozmowy. Sztuka życia. Nas było chyba ze trzona. Tak jakbyśmy byli wyjątkami, ale jedna chodziła pokoja. Nie można, nie można, bo ona szukała toalety. I to ta barka, która podobna jest do żony Jaroszewicza. I nawet mi mówili, że to jest żona Jaroszewicza. I to ona chodziła po pokojach. I ta badaczka do mnie powiedziała tak. Jeżeli jeszcze raz przyjdą, to nawet będą jechać. Ona do domu nie puści. A ja dałam jej taki wykład o Jezusie Chrystusie, że jak będziesz siostra taka chciwa i pazerna, to na pewno do tego Królestwa Bożego nie wejdziesz. Bo jeżeli będziesz pilnowała swojego jajka, swojego grosza, to też nie jest Chrystusowe. I tak jej to w pięty poszło, że ona już sama nie wiedziała, ale myśmy skrzyczały tą matkę, no na kiedy chodzisz do toalety, szukać, ja jestem niewidomą. Kiedy chodzisz, szukasz tej toalety? I słuchaj, i dali na las, parę razy wchodzisz. Także druga niedziela w miesiącu, oni mają tutaj takie zjazdy. Ale to bardzo mili, bardzo mili. Przyjdź, a która dzisiaj jest sobota, niedziela i która będzie? Nie wiem, no w kalendarzu. Druga w miesiącu. Coś, co jest, to ty to od razu jest.
wcześniej na przykład słynne bardzo rozreklamowane działy w inscenizacji Michała Zadary, słynnym już teatrze polskim we Wrocławiu, którego dyrektorem jest poseł nowoczesnej, pan Krzysztof Mieszkowski, łączy obydwa sportki, że tak powiem, poszła na scenę i jednocześnie dyrektora teatru polskiego. Ale spójrzmy, co w tym teatrze się wyprawia. Te słynne działy Michała Zadary, które zresztą poprzednia pani minister kultury, pani Małgorzata Miranowska nagradzała, te słynne dziady są hańbą. Są hańbą, są niszczeniem polskiej klasyki. Ucharakteryzowani na jakiegoś dzikiego człowieka, Gustaw Konrad, w najważniejszej części dziadów, czyli w monologu, najważniejszym monologu w polskiej literaturze dramatycznej, czyli wielką improwizację, oddaje moc na scenie i po prostu krwi sobie z nas. To jest jeden z wielu przykładów. Mamy też inną inscenizację dziadów, dokonaną przez pana Ryszkita, gdzie akcja została przeniesiona do Stanów Zjednoczonych. Widzimy tam Marilyn Monroe, jakąś subkulturę, panią matkę chłopca patriotycznego, panią Rodisonową, gra Murzynka, Ania wspominała z wiatrem, tutaj jakieś elementy polskości zostały zachowane. Albo na przykład jedna z ostatnich inscenizacji, chyba ostatnia, najnowsza, w Teatrze Narodowym w Warszawie, dokonana przez litewskiego reżysera i montażera Nekrosiusa, który całkowicie zbudował swoją inscenizację obok litery tekstu. Tirani Konrad, Gustaw Konrad przypomina jakiegoś dziwnego człowieka science fiction. Postaci, które tam występują, po prostu są wyraźną tkwiną. Tak jak zresztą cały monolog Konrada, kiedy aktor wypowiada słynne słowa daj mi rządy dusz, zresztą Boga, jest znudzony, gapi się na jakiś obok, następny obok krzesło i mówi to w lekceważący sposób od niechcenia. No, po prostu jest to zakwinie w ogóle z naszej, nie tylko z naszej tradycji, ale z naszej historii. Jest taki dziwaczny w zachowaniach bardzo, czyli na przykład bardzo ważna scena, wizyty roli sonowej podczas balu senatora, to już jest zupełna groteska. Rolisonowa tutaj wygląda jak dzikuska, która wyskoczyła, wypadła z buszu, wskakuje senatorowi na plecy, Nowosilcowi, i okropnie wrzeszczy samochód, że po prostu zachowuje się w jakiś zupełnie nienaturalny sposób. I wygląda to wszystko bardzo komicznie, ludzie oczywiście śmieją się, pękają ze śmiechu, a przecież Rolisonowa u Mickiewicza jest transpozycją Matki Bolesnej, Matki Cierpiącej, która przychodzi do tyrana Nowosilcowa i prosi go o ulitowanie się i uwolnienie z więzienia jej jedynego syna, który jest jej żywicielem zarazem. Tyran chce uwolnić chłopca, choć wie, że ten już nie żyje. Więc jest to scena, która po prostu jest najbardziej przejmująca. Jedna z najbardziej przejmujących scen w dziełach Mickiewicza. A tutaj zrobiona jak w sposób groteskowy, taki, że można boki wyrwać ze śmiechu. Przecież to jest wręcz niedopuszczalne. Takich rzeczy, gdzie jest... To jest przykład właśnie na wynagradzanie Polaków. Odjęcie polskości, odjęcie obyczajowości polskiej, całkowita zmiana klimatu, przekierowanie w stronę na przykład komedii. To wszystko ma znaczenie. To wszystko powoli, drobnymi krokami odbiera nam naszą odbiera polskość dramatyczną. Warto pani Doniga w tym momencie przypomnieć choćby jedno zdanie wicepremiera Glińskiego, który podczas audytu swojego ministerstwa zarzucił ostatnim 8 latom rządów PO-PSL, naraziliście Polskę i Polaków na ryzyko utraty tożsamości kulturowej.
No właśnie, właśnie, ale widzimy, to jest to, o czym w tej chwili mówimy, czyli to się dokonuje na różnych, w różnych dziedzinach, w różnych dziedzinach naszego życia. Poza tym, więc to jest najbardziej pilna rzecz, do załatwienia. To znaczy, ja, czyli, nie wiem, wprowadzić ustawę, która w jakiś sposób będzie regulowała. Tu nie chodzi o cenzurę, tu chodzi o zachowanie naszego dziedzictwa kulturalnego, przecież częścią naszej narodowości, częścią nas samych. Nie można tego wdeptywać w błoto. Czyli te działania na polu kultury to nie są jakieś działania, które można odłożyć w czasie, podobnie jak w edukacji, tylko jeżeli mówimy o tożsamości kulturowej Polaków, to znaczy, że są to niezwykle newralgiczne pola, którymi trzeba zająć się już. Tak jest. Podam jeszcze inny przykład. Straszny dwór. Straszny dwór Moniuszki. Arcypolska, wybitna opera. Straszny dwór. W Operze Narodowej w Warszawie. Wystawiona przez, wyreżyserowana przez Anglika, Davida Podneya. To właśnie jest jednym z wielu przykładów wynarodowienia. Ja tak to odbieram. Te wszystkie elementy, które tam świadczą o polskości w oryginalnym dziele, tutaj są po prostu podane, pokazane na śmieszne. Na przykład bohaterowie wracający z wojny wraz ze swoimi towarzyszami, kompanami, żołnierzami pokazani są w kalesonach, na jakichś pryczach wylewujących się. No naprawdę potem wsiągają w spodnie przodem do widowni, zapinają sobie rozporki i wykonują jakiś dziwny, kląsający taniec. Jednokrotnie można też domyślać się, że kiedy mówią na przykład, składają deklarację, że nigdy się nie ożenią, a my wiemy dlaczego. Dlatego, żeby być gotowymi do służby Polsce, kiedy taka potrzeba istnieje, żeby być wolnym do służenia w Polsce. Tutaj ten element zostaje odjęty i kiedy oni mówią, że nie ożenią się, to można to wybrać jako deklarację, no nie wiem, homoseksualizmu na przykład. No nie, no takich przykładów jest cała masa. Ale to jest jedna rzecz, wynarodowiony Polaków. Druga rzecz, bardzo ważna, która łączy się zresztą z tym pierwszym punktem. Mianowicie chodzi o atakowanie Kościoła katolickiego, religii katolickiej i prezentowanie katolików jako przybłysków i podstawionek ludzki. To silnie wiąże się z wynarodowianiem Polaków. Tego typu elementy występują właściwie dzisiaj prawie w każdym spektaklu. Taka jadowita krytyka Kościoła, środowisk patriotycznych, obecnej władzy, a także niszczenie polskiej pamięci historycznej. Wiadomo, polska pamięć historyczna jest ściśle związana z polską tożsamością i ściśle związana z klimatem religijnym. I destrukcyjnym zjawiskiem jest tutaj także nieuzasadnione rewizjonistyczne podejście do klasyki, bo to, o czym opowiadałam właśnie na przykładzie dziadów, to odbieram jako rewizjonistyczne podejście do klasyki. Więc chrześcijańska wizja człowieka w większości postaci prezentowanych dzisiaj jest poddana takiej lewackiej obróbce. Ta chrześcijańska wizja człowieka zawarta na przykład w dramaturgii klasycznej jest poddana takim właśnie lewackim zabiegom ideologicznym i zastąpione to miejsce zamiast Pana Boga zastąpione jest niczańską wizją człowieka i świata, w której właśnie nie ma miejsca dla Boga. Nie ma, a skoro nie ma miejsca dla Boga, rozpoczyna się pochód nihilizmu. Z jednej strony, Pani Tomito, mamy do czynienia z twórcami, którzy proponują tego typu wizje, może tutaj skończę, tego typu wizje, ale z drugiej strony mamy do czynienia, to co wspomniałem na początku, z gustami publiczności. Ale publiczność, jest wychowywana przez teatr. Publiczny wychowany przez teatr. Bo zauważyliśmy na jednym spektaklu, że widz jest obrażany,
a z drugiej strony kończy się spektakl, ludzie biją brawo, a nawet wstają bijąc brawo. I jakby akceptują to, co przed chwilą widzieli. Z jednej strony mówi pani, że obrażany jest Kościół, czyli my wszyscy i wartości, które wyznajemy, ale ci sami ludzie potrafią wstać, bić brawo, a w niedzielę pójść do kościoła. No więc właśnie, ale mówię, to teatr po prostu wychowuje publiczność, bo większość publiczności stanowi dzisiaj młodzież w teatrach. I chcę właśnie powiedzieć, że ten nihilizm, który triumfuje dzisiaj w teatrze, bo większość pokazanych spektakli wskazuje na bardzo niebezpieczne zjawisko, właśnie na brak jakiegokolwiek pozytywnego programu na scenie i w samych twórcach widocznie, skoro takie spektakle tworzą. Sceny teatralne zalewane są dziś takimi nurtami postmodernistycznymi, których naczelnym programem jest właśnie nihilizm. To ma negatywny wpływ na psychikę, zwłaszcza młodzieży, która jest dzisiaj w teatrze najwięcej. I to jest taki program o charakterze nihilistycznym, powoduje coś bardzo niebezpiecznego, mianowicie brak woli i pogrąża człowieka w rozpaczy, odbiera chęć życia. Rola sztuki nie jest taka, żeby odbierać chęć życia człowiekowi. Rolą sztuki jest podnoszenie człowieka, pokazanie pewnego piękna. Dzisiejsza estetyka brzydoty, to jest termin już taki obowiązujący, on funkcjonuje, on ma taką nazwę, estetyka brzydoty, nie jest przypadkiem. Jak dzisiaj wygląda na przykład scenografia w teatrze? Jest ciemno, szaro, brzydko, brudno. Wszystkie postaci są pobrudzone, kostiumy są jakieś łachmaniarskie. Wszystko jest brzydkie, okropne i takie bardzo destruktywne. To wprowadza człowieka w jakiś stan depresji. To nie jest przypadek. Odbieranie człowiekowi nadziei. Estetyka piękna jest... Piękno pochodzi od Boga. Brzydota, najkrócej mówiąc, od szatana. Więc jeśli wyrzuca się Pana Boga z przestrzeni publicznej, w tym także z teatru, z kultury, to w to miejsce wchodzi, to trzeba wyrzucić też estetykę piękna. Więc za estetykę piękna zastępuje dziś estetyka brzydoty. Coś okropnego. Coś okropnego i bardzo niebezpiecznego. Pani Temido, z drugiej strony też czytam w dzisiejszym naszym dzienniku, pani ma cotygodniowe recenzje poszczególnych spektakli teatralnych. Jest dzisiaj recenzja Arszenik i Stare Koronki z Teatru Słowackiego w Krakowie. No i widzę, że pomimo tego, że scena teatru dzisiaj wygląda tak, jak pani opisuje, to jednak zdarzają się, choć niestety nie jest to norma, jaka być powinna. Raczej odbiegać od normy powinny spektakle obsceniczne. Jest raczej odwrotnie, tak. Ale jednak są te spektakle, które normę zachowują. To Arszenik i Stare Koronki z Teatru Słowackiego w Krakowie. Tak, bardzo mi się podobało niedawno w Krakowie i bardzo mile wspominam ten pobyt w Krakowie. Już tam jest, czuje się atmosferę przyjazdu wkrótce Ojca Świętego. Ulice, tramwaje, autobusy. Po prostu czuje się tam tę atmosferę. I pojechałam tam w innym celu, bo zależało mi bardzo na tym, żeby być w świątyni w Łagiewnikach. Ale będąc tam kilka dni, postanowiłam odwiedzić teatr. I właśnie takim miłym zaskoczeniem były dla mnie dwa przedstawienia w Teatrze Słowackiego. Narodziny Fryderyka Demut, o czym pisałam już w ubiegłym tygodniu, i właśnie Arszenik i Stare Koronki z doskonałą Anną Polony, która przez wiele lat była wielką gwiazdą, wielką aktorką teatru starego teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, a kiedy zaczęły tam się bardzo obrzydliwe rzeczy w tym teatrze dziać. To też jest temat na osobny zupełnie, temat na osobne spotkanie. Przeszła do Teatru Słowackiego w Krakowie. Myślę, że to bardzo dobra decyzja, bo nie sądzę, żeby ten teatr gustował w takich wszystkich obrzydliwościach, o których mówimy. W każdym razie jest to bardzo dobre przedstawienie tradycyjnie zrobione, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu.
po prostu przedstawienie pokazujące, jak wygląda, czym jest teatr. Czym jest teatr? Gdzie są role prawidłowo poprowadzone, zbudowane od początku do końca? Gdzie są relacje między postaciami? Gdzie aktorzy grają nie na siebie, tylko wspólnie? Zachowane są wszystkie potrzebne elementy spektaklu. Po prostu tradycyjne przedstawienie, jak mówię, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Poza tym wnętrze tego teatru, jak bombonierka, coś cudownego, kurtyna Siemirackiego, to wszystko nadaje klimat spektaklom, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby w tamtym wnętrzu mogło być jakieś obrazoburcze, obrzydliwe przedstawienie, których ma się co oglądamy w innych teatrach. Jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. W związku z tym naprawianiem teatru, czego bardzo domagam się od pana ministra. Mianowicie jeszcze trzeba zastopować dalsze deprecjonowanie tradycyjnego modelu rodziny. Mianowicie tradycyjny model rodziny, czyli mama, tata, dzieci. A nie mama, prawda? W słowie tata. Chodzi o to, ten tradycyjny model rodziny został już tak wyśmiany. Ja niedawno miałam nieprzyjemność obejrzeć przedstawienie szwedzkiego reżysera, twórcy teatru gejowskiego, który przyjechał tutaj na zaproszenie Krzysztofa Wawikowskiego do Nowego Teatru w Warszawie. Nowy Teatr w Warszawie zyskał miano Międzynarodowego Centrum Kultury i jak tutaj się żartuje, ten prezent Krzysztof Wawikowski otrzymał od pani Gronkiewicz-Walc jako prezydent Warszawy. Więc otrzymał teatr, to jest rzeczywiście ogromne przestrzenie, i może w tym teatrze sobie robić, co chce. Więc zaprosił Markusa Orna z przedstawieniem już teatrem gejowskim.